Klub Parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Składam oświadczenie w sprawie zmiany przepisów dotyczących dodatków covidowych dla pracowników medycznych. Od 1 listopada 2021 roku pojawiły się nowe zasady rozliczenia dodatków covidowych dla medyków. Obecnie obowiązujące regulacje rozliczenia dodatków covidowych przewidują, że są one wypłacane za każdą godzinę opieki nad pacjentem z COVID-19 lub podejrzeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dodatki stanowią 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej, należnego za każdą godzinę pracy, ale maksymalna miesięczna kwota nie może być wyższa niż 15 tysięcy złotych oraz muszą być spełnione wymagane kryteria. Kryteria poniżej muszą być spełnione łącznie. Jeśli a. wykonuje zawód medyczny, b. uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, c. pracuje na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, tak zwany drugi poziom zabezpieczenia covidowego. Oświadczam, że wysoce niesprawiedliwe jest pominięcie tysięcy pracowników, którzy nie spełniają wymogu z punktu C. Wymóg mówiący o bezpośrednim kontakcie z pacjentem wykluczył z dodatków diagnostów laboratoryjnych, którzy takiego kontaktu nie mają, choć codziennie w swojej pracy każdy z nich ma kontakt z materiałem zakaźnym osób chorujących na COVID-19. Tysiące pracowników ochrony zdrowia codziennie i z poświęceniem biorą czynny udział w procesie leczenia chorób, również narażając swoje życie i zdrowie. Ich praca wygląda tak samo jak i pracowników będących pracownikami tak zwanych oddziałów covidowych, wielogodzinne noszenie kombinezonów, używanie szkodliwych środków do dezynfekcji i tym podobne. Pracownicy, którzy zostali wykluczeni według nowych zasad rozliczenia dodatków covidowych dla medyków, to pracownicy pracowni diagnostycznych. Podstawą leczenia COVID-19 jest diagnostyka obrazowa układu oddechowego, badania tomografii komputerowej, płuc, zdjęcia RTG i wiele innych. Pracownicy pracowni endoskopii, pracownicy bloków operacyjnych. Wymienieni pracownicy zmagają się z czwartą falą. Wykonują ponad 100 tysięcy testów na dobę. Do tej pory wykonali 20 milionów testów w kierunku COVID-19. Powyższe statystyki pokazują, że nie ma wątpliwości co do zasadności włączenia tej grupy medyków i tej grupy zawodowej do katalogu uprawnionych, którzy powinni otrzymać dodatek covidowy. Oświadczam, że grupa pracowników pracowni diagnostycznych, pracowni endoskopii i pracowników bloków operacyjnych została wykluczona z otrzymywania dodatku covidowego, mimo że codziennie w takim samym stopniu narażona jest na kontakt wirusem SARS-CoV-2. Oświadczam, że wprowadzone zmiany od 1 listopada bieżącego roku działają już od miesiąca października. Świadczenia za miesiąc październik nie zostały wypłacone powyższym pracownikom. Dziękuję bardzo.